Postanowiłem poświęcić ponad 300 tysięcy końców na to, żeby wykonać 100 paczek z gwarantowanym zawodnikiem o overallu 80. Czy było warto? Przekonamy się dosłownie za chwilę. A teraz, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie na starcie. Zapraszam oczywiście do stawienia łapki w górę, jeśli jesteś nowy, to zostaw subskrypcję. No i szybki news na start. Moi drodzy, od tej pory filmy pojawiają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godzinie 18:15. Zachowaj tę informację gdzieś z tyłu głowy, wtedy możesz wpaść na nowy film nawet bez powiadomienia. Mówię o tym nie bez powodu. Ostatnie kilka filmów, które się źle poleciło, wykręciło bardzo mierne wyniki. Swoją drogą polecam sprawdzić te dwa filmy, bo wyszły naprawdę dobrze. Moi drodzy, słuchajcie, mamy tutaj bardzo dużo paczek przygotowanych. Najbardziej nas ciekawią te wszystkie paczki o minimalną overallu 80 i powiem szczerze, to jest paczka z mega dobrym potencjałem. Na starcie też dziękuję DevMaxowi za pomoc w wykonaniu tych wszystkich wyzwań. Do wykonania takiej ilości paczek zaintrygowała mnie grupa Dev Army, która jest dostępna na Discordzie. Zapraszam, link macie podany na dole. A my teraz, moi drodzy, zaczniemy od paczki, która tutaj wypadła za wyzwania, czyli gwarantowany zawodnik 82+, czyli dwa overale większe. Zobaczymy, co ciekawego z tego wypadnie. No i tutaj bez ekranów, czyli karta 80 dwa overalla zaledwie, szkoda. No i dobra, zaczynamy, moi drodzy, jazdę. Wydaje mi się, że tutaj będziemy liczyć na to, żeby wypadały karty przede wszystkim o overallu powyżej 83. Dobra, zobaczmy, co będzie w paczce numer 2. I tutaj są ekrany, jest to Hiszpan RB i będzie to Jesus Navas, to jest duplikat, który już niestety w klubie mam. Ale to jest dopiero początek, moi drodzy, przed nami naprawdę bardzo dużo paczek. Tu jest overall 83+, zobaczmy Hiszpania. Środkowy obrońca Paris Saint-Germain, jest to Sergio Ramos, okej. Okay. Moim zdaniem to jest kryminał, że Sergio Ramos dostał 77 fizyki, nie? Chłop zasługuje co najmniej na kilka punktów więcej. Okej. Okay. Bez ekranów. Francja, CM. Real Madrid, Tchouameni! Okej, okay, zobaczmy. Są ekrany, dobra. Bramkarz i będzie to Schmeichel, to jest chyba 83 dokładnie. No te 83 to fajnie, jakby to był taki, kurde, w miarę minimum, jeśli chodzi, jeśli większość paczek zawierałaby takich zawodników, to wtedy mamy przynajmniej fajne gracze, których można gdzieś tam w wyzwaniach różnych przepalać, nie? Dobra, są kolejne ekrany. Belgia, LW i to będzie jeden Odord, czyli 84 ocenki ogólnej. Dobra, zobaczmy. Kolejne ekrany z rzędu. Hiszpania, CM, Paris Saint-Germain. Jest to Fabian. Kurde, akurat z Hiszpanii. To chyba Carlos Soler jest dość solidny jako zawodnik na środku pomocy. Fabian niekoniecznie. Okej, okay, zobaczmy. Co? Ej, to jest walkout, Anglia. Prawy obrońca i to jest Trent Alexander-Arnold. 87, pierwszy walkout, moi drodzy, dzisiaj. I fajny zawodnik jako fodder do składu. Jako fodder to jest BC, to znaczy nie do składu. Pierwszy walkoutcik, dość skromny, bo raczej to nie jest zawodnik jakiejś większej wartości, ale 87 ocenki, bardzo spoko. To są ekrany. Środkowy obrońca jest to Araujo, okay, 83 ocenki ogólnej, on jest dość solidny, ale to też nie jest jakaś większa wartość. Ostatnio troszkę środek obrony nie spisywał się jakoś wybitnie, więc może taki Araujo z Thiago Silvą zaprezentuje się troszkę lepiej. Dobra, co kolejne ekrany, Anglia, środkowy obrońca, Manchester City, jest to Stones. Dużo kart 83 leci z tego, co widzę, bardzo dużo kart 83, ale ja bym tu prosił więcej ukautów. Kolejne ekrany, lewy pomocnik, Juventus i będzie to Kostić, 85 oceny ogólnej, spoko. Swoją drogą, w ogóle Juventus wczoraj z jakimś Hilalem przegrał, coś takiego, nie wiem, co to za zespół. Najprawdopodobniej drużyna zbudowana z samych kelnerów ograła Juventus 2-0 i to naprawdę solidnym składem. Nie wiem, czy oni to po prostu zlekceważyli i zagrali jakiś tragiczny totalnie mecz. Tutaj trzeba byłoby chyba zapytać Alvina, jak tam się podobało mu spotkanie. Ale kto oglądał mecze, może napisać w komentarzu. Dobra, kolejne ekrany. Hiszpania, CM. I będzie to Luis Alberto. O Jezus, ale go tutaj, kurde, okantowali. 54 pace'a. Okej, okay, Są ekrany. Napastnik i będzie to Zapata, 83. No prawy obrońca, i gdyby wtedy wypadł Cuadrado, to jest mega spoko karta. On chyba nawet z ławeczki się fajnie spisuje gdzieś tam, jak się go wpuści na wahadło, czy tam nawet do środka pola. To jest chyba najlepszy prawy obrońca obecnie w Serie A, więc naprawdę fajna karta. CDM, NDD, 66 pace'a, no gdyby nie te dramatyczne statystyki pod względem shootingu, pace'a oraz podań, no to mogłaby to być dobra karta na SPD. Bez ekranów, po raz kolejny, bramkarz z Niemiec, Manchester City i będzie to Ortega. W ogóle często spotykam tego bramkarza, nie wiem dlaczego, ale często ludzie nim grają w składach, w takich dość mocnych składach, więc nie wiem, czy on jest jakiś mega OP, może tu jest jakiś na przykład nowy Pope albo coś takiego. Tutaj pierwszy duplikat dzisiaj, czyli Zapata. Dobra, kolejne ekrany. Hiszpania, CM, Paris Saint-Germain i tym razem Carlos Soler. No wywołaliśmy go do tablicy.
Przed chwilą wypadł jego hiszpański kolega, ale to jest naprawdę fajny gracz. Ale ja chyba chętnie sprawdzę tego pana u mnie w składzie. Okej, mamy krany. Hiszpania, środkowy obrońca i będzie to Pau Torres, którego już chyba nawet mam w klubie, więc to będzie kolejny duplikat. A starałem się poczyścić, żeby tych duplikatów było jak najmniej. Jak widać, ciężko jest troszkę o to. Ciężko jest, bo mega często zawodnicy się powtarzają. Okej, ekrany kolejne. Urugwaj, środkowy obrońca. Atleti i Jimenez 83. W sumie nie wiem, co sądzić o tych paczkach do tej pory. Bo tak, mamy jeden walkout, mamy kilku solidnych zawodników, którzy jakiejś większej wartości nie mają. Ale czy potwierdza się to, co pisali tam koledzy, że okej, trafiłem Van Dijk'a, trafiłem Viniego, trafiłem tego i tego. Na razie jakoś chyba nie jestem w stanie tego potwierdzić. Oczywiście, ja wiem, że to wszystko zależy od szczęścia. Okej, są ekrany. Napastnik, będzie to Edin Dzeko 84. Oj. Aj, no chyba za bardzo tego składu nie wzmocnimy po tym odcinku dzisiejszym, na to wygląda. Naprawdę liczyłem na to, że wypadnie sporo takich graczy, wiecie, grywalnych, nie? Może niekoniecznie jakiś Ronaldo czy coś takiego, ale liczyłem na to, że pojawią się naprawdę fajne grywalne karty. Brazylia, napastnik, Arsenal. Gabriel Jesus w ogóle jest tak często trafiany w tym roku, że to jest masakra. Ja go w ogóle trafiam chyba, nie wiem, po raz 7, 8, 10, 15 w tym roku. A wielu kart nie trafiłem w ogóle, mimo tego, że mają podobne overall jak on. Kolejny ekran z rzędu, zobaczmy. Brazylia. Środkowy obrońca AFC i to jest Diego Carlos. Spoko zawodnik i to w sumie nawet nie wiem, czy nie będzie gracz. Typowo podskładzik. Okej, okay. Trzeci ekran z rzędu. Anglia. Cam. Chelsea i jest to Mason Mount. Dość cienki pace w sumie jak na zawodnika ofensywnego. I on chyba ma 3 słabszej. Nie, ma skill moves 3, weak foot 4. Dobra, są kolejne ekrany. Czwarte z rzędu. Napastnik. O, shit. No mówię, Zapata. Strasznie często powtarzają się te karty typu Zapata, Gabriel Jesus i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest troszkę żenujące, że tyle razy trafiasz takiego ogórkowego zawodnika. Na razie otworzyliśmy, nie wiem, z 50 paczek może. I Zapata był już praktycznie 3 razy. RW. Real Madrid, Rodrigo. Walkaucik z lewej strony bardziej bym tutaj preferował, jeśli chodzi o Real Madrid. Lub na przykład środkowy obrońca. Też z Brazylii może być, z Realu. Są ekrany, są ekrany. Hiszpania, środkowy obrońca, FC Barcelona, Piqué. Ej, mamy informa, ale to nie jest walkout. Prawy obrońca i będzie to DeMarcos, którego ja już chyba nawet mam w klubie. I chyba ten DeMarcos, którego mam w klubie, jest również niewymiennym DeMarcosem. Zobaczymy, a jednak jest wymiennym, zobaczymy, ile kosztuje on. Czy w tym przypadku jest to zawodnik za Quixel? Dobra, są ekrany. Nie, no fenomenalne, czwarty raz Zapata. Przecież to jest jakiś żart. Dajcie jeszcze tutaj HT Boera tak ze 2 razy i zrobimy pojedynek. To więcej razy wypadnie jako duplikat z tych paczek. Zawiedziony jestem tymi paczkami, jeśli mam być szczery. No myślałem, że może tutaj potencjalnie wypadnie coś ciekawego. Hiszpania, CM, Paris Saint-Germain, Soler wywołane tablice wypada po raz drugi dzisiaj. I widzicie, i właśnie o tym gadam. Może wypaść Renato o mniejszym overallu, ale nie wypadnie. Nie wypadnie, tylko wypadnie Soler razy 2. Ach, idź pan w pizdu. Zaprosiłbyś tutaj kolegę klubowego z Portugalii. Okej, okay, kolejne. Hiszpania, RB, Real Madrid. Tym razem jest to Carvajal. Belgia, CM, Leicester City, ale tutaj Kevina De Bruyne bym widział. Uuu, shit. Co ekrany znowu? Hiszpania, CM. Tym razem jest Atleti i jest to Koke. Okej, okay, mamy ekrany. Urugwaj, środkowy obrońca. Jest tyle kart na rynku, a wypadają cały czas te same. Dobra, kolejne ekrany. Jaki duplikat tym razem dostaniemy? CM. Nie mogę po prostu, totalnie nie mogę z tych paczek, nie? Robi się bardzo zacięty pojedynek o to, kto więcej razy wypadnie jako duplikat. Nie wiem, czy skłamię, jak powiem, że jestem średnio zadowolony z tych paczek na razie. Jeden walkout, dość marny. Są ekrany. Jaki duplikat? Anglia, napastnik, Leicester, Jamie Vardy. No dobra, w końcu inny zawodnik niż ci, którzy wypadają cały czas z tych paczek. Bardzo ładnie. Raczej po raz kolejny zawodnik nie do składu, ale przynajmniej gracz, którego można gdzieś tam zjarać w jakimś wyzwaniu. Na przykład o Fede Valverde. Ej, to jest walkout? Zobaczmy. Niemcy. Środkowy obrońca. Real Madrid! Rudiger! Dobra, i w końcu tutaj poleciało coś naprawdę dobrego. Moi drodzy, i to jest taki zawodnik, na jakiego ja liczyłem. Miało być 2 walkouty, są 2 walkouty. Z czego jeden jest naprawdę mega gruby, bo kosztuje no chyba za 180 tysięcy. Antonio Rudiger, moi drodzy, to jest 113 tysięcy końców. Czyli jednak warto tutaj te wyzwania wykonywać. Troszkę ponarzekałem na duplikaty.
Troszkę tutaj pojęczałem na to, że karty nie są dobre, ale jednak Antonio Rüdiger to jest zawodnik, który w pełni tutaj zasługuje na to, żeby go trafić w tej parce. No piękny gracz, piękny gracz. No i teraz z takim spokojem na sercu możemy otwierać dalej paczki. Okej, ekrany. Anglia, CM, Liverpool, jest to Jordan Henderson. Jak można jeszcze prosić tutaj jakieś fajne paczki, to ja bym prosił, może jeszcze Militao na środek obrony. To jest kolejny walkout z rzędu, to jest kolejny walkout z rzędu. Portugalia, come! Manchester United, to jest Bruno Fernandes, ale bliźniutko, troszkę wyżej i mielibyśmy tutaj Cristiano Ronaldo, to już wtedy w ogóle ten opening byłby przepiękny, ale jest to Bruno. Co sprawia, że to też jest naprawdę fajny zawodnik, dobre statystyki, chyba jako box to box powinien ładnie hulać. Zobaczmy. Są ekrany w końcu na przełamanie. Francja. Lewo obrońca. Ja pierdzielę! No i to jest to, na co ja liczyłem! No i to jest to, na co ja, moi drodzy, tutaj liczyłem! To jest kolejna karta o naprawdę mega dużej wartości. To jest chyba za 100 tysięcy końców? 89 500 końców! To jest naprawdę genialny traf! No zwróciło mi się to, totalnie mi się to zwróciło. Ekrany kolejne. Anglia. CM. Liverpool. Kolejny duplikat Hendersona. To jest kolejny walkout. Jezus Maria. Hiszpania. CDM. Manchester City. Rodri. Czwarty duplikat. Kurde, powiem szczerze, no jestem totalnie zaszczycony. Totalnie zaszczycony jestem. Cztery walkouty z takich paczek? Nie powiedziałbym. Dobra, są ekrany. Holandia. Środkoobrońca. De Vrij, 84 oceny. No spoko, raczej też przyjemny zawodnik gdzieś na podfoder. Ekrany! Mam ekrany! Tutaj, środkowa obrońca. Oczywiście, że będzie to duplikat. Okej, ekrany w końcu. W końcu RW Hakim Ziyech. Ziyech. Witam bardzo serdecznie pana Ziyecha, 83 ocenki ogólnej. Dobra, moi drodzy, jeśli chodzi o paczki, które udało nam się wypakować, to by było na tyle. Otworzyliśmy łącznie 100 paczek, najlepsze karty widzieliście, jakie wypadły. Wydaje mi się, że naprawdę drop był spoko. Przypominam, żebyście napisali w komentarzu, co wam najlepszego z tych paczek wypadło. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli jesteś nowy, do subskrypcji z dzwonkiem. Wtedy dostaniesz informacje o wszystkich filmach, które się pojawią. Trzymajcie się, siemano.